Witam Was tutaj, cześć, czym Awizynosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Minecraft. Minecraft Przetrwanie. To jest nasz stary patent. Jak dobrze wiecie, on nie działa. Dlatego dzisiaj zbudujemy sobie nową farmę, która będzie działać. Będzie o wiele większa też z drugiej strony. Ale no dobra. Najpierw sobie zbierzmy tutaj materiały, bo to wszystko się nam przyda. Jakby nie patrzeć. Woda. Co? To i podłoga. Teraz Wam pokażę mniej więcej, jak to będzie działać. Chwileczkę, czy możemy wykopać sobie. No, możemy jeszcze jeden blok wykopać. Ach, więc tak. Zrobimy sobie, że tu będzie redstone. Czyli jakoś tak. Tu będzie tłok. No dobra, może by to nawet i wyszło. Z tym, że to musi być blok przylepny z półpłytką, której nie mamy. Tutaj będzie półpłytka. Tutaj będzie plon. I pod tym będą jeździć tory. No dobra, w miarę może się to udać. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to pójść po odpowiednią ilość żelaza, gdyśmy mamy tylko jeszcze 6. Więc zapraszam Was do standardowego timelapse'a, jednakże najpierw to tak. Wejdźmy sobie na górę i przygotujmy się do tego. A tu jest pusto. No, gdzie możemy przechować redstone? Tam są narzędzia. Może tutaj. Ciach, ciach, ciach. Byśmy wzięli sobie. Cały czas nie mamy kowadła i ogólnie mamy bardzo mało rzeczy. Ziemi możemy sobie trochę odstawić. Tylko to nie jest ta skrzynka na ziemię. Więc sobie poprzestawiamy. O, te półpłytki właśnie. Trzeba będzie po prostu poprzestawić takie tam. Tak, drewno na pewno nie będziemy brać aż tyle. Weźmy sobie najwyżej połowę. Jedzenie to tak. Dobra, zostawmy sobie sadzonkę nie tu. Tutaj możemy zostawić. Patyk weźmy i teraz tak. Mamy wiaderko wody. Połowę tego. Deski można zostawić. Węgiel niech tyle będzie. Mieczyk. To zaraz zostawimy. Plonów raczej nie będziemy tam robić pod ziemią. Ten mija się trochę z celem. Czy coś tutaj jeszcze mamy takiego, co możemy wykorzystać? Chyba, czekajcie. Tak, zmienię sobie z tego ostatniego żelaza. Dobra, dawaj to. Żelazny kilof. Ile? Mama, może wykorzystajmy już wszystko, będą dwa. I będzie super. Mieliśmy zostawić jeszcze to. Tak. No i chyba jesteśmy gotowi. No weźmy sobie z tego, czy to działa tak, jakby to miało działać. Czemu nie mogę tego włożyć? Widzicie, to jest problem. Normalnie powinniśmy. Albo czekajcie. Torcz. Torcz jeszcze się przyda na pewno. Czy torcz możemy włożyć? No nie, właśnie, tam nic nie można włożyć. Dystrybucja, co to jest? Czekajcie, się pogubiłem. Odłóż wszystko. Dobra. Nieważne. Lecimy na dół. I idziemy. Wiem, może jest trochę ciemny ekran, ale tutaj pamiętajcie, że tak jest zawsze. To tak, tutaj jest po prostu ciemniej. I tu sobie zaraz zejdziemy. Tu by się przydało jednak oświetlenie trochę. I zaraz lecimy z timelapsem, tylko od razu zejdziemy już na dół, żeby było szybciej. Wow, jakie to jest nisko. Z tego nie widzieliśmy mapy, ale czekajcie, może. Dobra, wchodzimy do timelapsa i prawdopodobnie przyda się mapa. No to lecimy. Prawdopodobnie przyda się ta mapa, więc lecimy. Tak, no najpierw trzeba po nią pójść. Pewnie znowu, dobra, już nie będę mówić o tym rozdwojeniu jaźni, ktoś raz napisał i tyle.
Dźwięk już zostawiam standardowo, bo według mnie taki jest fajniejszy. Ta nasza winda jest naprawdę nie gdzieś tak szybko weszliśmy. Znaczy to jest jeszcze przyspieszone, ale tak czy siak. Dobra, jest mapa. Mapa, poprzestawiajmy sobie tutaj wszystkie rzeczy, żeby było w razie potrzeby. Jakby coś, jeszcze o tym później przypomnę. Gram bez potworów na trybie spokojny, ponieważ, no wiecie, nie chcę wpaść w żadne creepery, tak jak to było wcześniej. Chcę po prostu trochę wydobyć surowców. O, redstone. No to fajnie, że od razu nam się udało go zdobyć na samym początku. No i tak, też wągla trochę zbieram, bo będzie to wszystko trzeba później przepalić. No i do tych pochodni. O, złoto. Przyda się, na pewno się przyda. Dobra, no trochę wągla. I lecimy dalej, dobra. Zacznijmy może... Sprawdźmy, gdzie my ostatnio byliśmy. A nie, tutaj, tutaj nie. Gdzie mogliśmy pójść? Czekajcie. Byliśmy... O, tu było coś pod wodą. Tutaj nic nie ma. Dobra, dlatego oświetlmy to. W miarę. I wracajmy. Tu było te przejście nasze. I tu jest ten kanion. Kanion, to nie jest kanion, ale dobra. Kolejne złoto. Bardzo dużo złota swojego tutaj można znaleźć. Oświetlmy to trochę, bo tutaj pewnie trochę rzeczy będzie. Gdzie jest nasze żelazo? Nie ma w ogóle jeszcze żelaza. Jeszcze w ogóle nie trafiliśmy na ten nasz punkt programu, który jest nam potrzebny. Tutaj jest nareszcie żelazo, no. Potrzebujemy go trochę znaleźć, bo wiecie, do hopperów, do tłoków i tak dalej, więc trochę tu nam będzie go potrzeba. Okej, dobra, przejdźmy tutaj. Oj, widziałem tam żelazo. Jest, no. Bardzo dobrze, no, nawet dosyć duża. Ło! Ale pojechało. Dalej, co my tutaj mamy? Tutaj jest! Lazurec. Przyda nam się do enchantingu, ale najpierw musimy mieć magiczny stół. Póki co jeszcze go nie mamy. Tego nawet nie zauważyłem, ile ten odcinek będzie trwać. Dobra, ale idąc dalej. Znaczy dzisiaj to ogólnie odcinek będzie głównie o tym jaskini, więc jak kogoś to nie interesuje, no to trudno. Ale musimy też trochę surowców zdobyć, co nie? Poza tym przydałoby się jakieś może wreszcie diamenty, no bo chciałbym zejść w końcu do netheru. No, no wiecie, jak to się nazywa po polsku, ja tam nie pamiętam. No gdzie? O, złoto, dobra, złoto się przyda. Zawsze, złoto to wiadomo, się zawsze przyda. Żelazo. Co my tutaj mamy? W ogóle bardzo dużo tutaj jest wody. I dosyć biedne są jak dla mnie te jaskinie. O nie, lawa, dobra, tam nie jedziemy szli. Mapa. Co ja tam na mapie patrzyłem? Chyba gdzie ja jestem. Dosyć daleko od domu. Okej, dobra. Idziemy. Tak, jest to przyspieszone, więc muszę szybko rejestrować, co ja tutaj tak właściwie robię. Dobra, tutaj, no, wągiel zaczynał się kończyć. A z czegoś pochodnie trzeba robić. Dlatego się zawsze bierze dosyć dużo drewna, aby było prościej. Dobra, co tu mamy? Okej. Tu byliśmy, tutaj też, o, żelazo, przeoczyliśmy najwyraźniej, no nieładnie, dobra, idziemy, płyńmy i to byłoby na tyle, wracamy na sam. No i lecimy dalej, drodzy państwo, oto nasz pierwszy diament, dobra, chciałbym też tutaj przeżyć jeszcze przy okazji, więc tak. Pierwszy diament i to nawet trochę ich tu, kurde, nawet ich tu trochę jest. Widzimy, że też do nich dostarcie nie jest łatwe, ale spokojnie teraz jedziemy. Do diamentów trzeba ostrożnie podchodzić, ponieważ zawsze będą być otoczone lawą. Zaraz może zobaczycie. No po pierwsze, tutaj jest obok bliskie sąsiedztwo. Tak, kill off mi się zaraz skończy, ale to nie problem. Dzięki temu w następnym odcinku będziemy mogli już wejść do netheru. No bo tego nam było potrzeba. Kill-offa. Znaczy kill-offa jeszcze nie mamy, ale w przyszłości już będzie. Dobrze, i teraz tak. Weźmy sobie... Wow, jest ich więcej nawet. Dużo więcej. Jest! I dostałem jeszcze trofeum, jakby było mało. He. Da? Okej, okay, chyba są bezpieczne. I swojego mamy bardzo dużo też XMP. Rudy żelaza mamy 48. Złota mamy też dużo, 20. Zbieram też węgle, jak może zauważyliście, bo trzeba to jakoś przytopić. Lazuryt też bardzo fajnie. No i najlepszy przyjaciel kobiety też zdobyliśmy.
Dobra. To ja będę powoli się udawać do tego powrotną, ponieważ jeszcze chciałem dzisiaj trochę przy tej farmie posiedzieć. No ale wyjdzie chyba głównie na jaskini i tym oto złotym diamencie. O tym diamencie. Wracam. No i moi mili państwo, jak już pewnie zauważyliście przed chwilą, bo o tym mówiłem, mamy pierwszego diamenta, znaczy pierwszego, nawet sześć pierwszych diamentów. To się nam się na pewno przyda. Możemy już dzięki temu wydobywać obsydian, a z obsydianu możemy robić właśnie tą księgę, magiczny stół. To magiczny stół się przydaje do enchantingu. Do enchantingu na przykład, czego my tu byśmy chcieli? Na przykład tego kilofa. I można też wejść do netheru, więc już jest już krok postęp. Nareszcie pierwszy diamond, a kto wie, może jeszcze jakiś tutaj dzisiaj znajdziemy. Dobra, idziemy sobie dalej. Tak, tutaj jest ogólnie tak strasznie dużo wody. Pokazałem siebie. Ja jestem cały czas ustawiony jako Steve, nie mam tutaj przy siebie jakiejś wyglanej postaci. O, żelazo. Żelaza tak dużo nie zebramy, nie zbierzemy tutaj chyba dużo. Kolejne. Zawsze coś. O, chyba nam się skończyło. Do góry, a później do dołu. Dobra. Co tu? O, czekajcie, może tutaj coś będzie jeszcze ciekawego. Żelazo. Dobra. Może być. Oj, tam prawie się chciało zawalić. Tutaj. Jest! Widzę kolejne diamenty. Złoto i diamenty jest. No to dobrze. Widzę nawet nie dosyć dużo. Ej, tu jest naprawdę ich dużo. No dobrze, to proszę państwa, jeszcze żelazo. No to bardzo ładna z kamienina. Tak, my już ogólnie wracamy do naszego... Ale jak tu wrócić, jak tu jest tyle fajnych surowców? Tak, tylko musimy jeszcze znaleźć... Jeszcze redstone, jak się przeoczyliśmy. Odpowiednią drogę do naszego domu. Nie, to nie było tutaj. No to jakoś tutaj trochę grzybków w ogóle nie zbieramy, one się same zbierały. Jak chodziliśmy obok nich, żelazo. No bo grzyby w ogóle nie wiem do czego są grzyby poza zupą grzybową i tak dalej. Dobra, tak, zgodnie z mapą, o, jesteśmy już tu blisko. Tak, bungie się przyda, bo mamy ponad jeden stack żelaza. Teraz tak, idź do domku i nie przeocz wyjścia. Powodzenia. Dobra, no i jedziemy naszymi ulubionymi krętymi schodami do góry. Tak, ja tu kiedyś zainwestuję w jakieś normalne schody, żeby to jakoś lepiej się wchodziło. Dobra, no ale wracamy już do naszego miejsca. No i wracamy dalej. Tak, o, przy okazji mamy szkło, przytopiło się i tak, węgla nie mamy zbyt dużo. Czekaj, jeszcze raz. Nie, węgiel wracaj. Weźmy tutaj sobie... Połowę, drugą połowę wrzućmy tu. I tak, teraz podsumujemy. Tutaj będzie się to przetapiać, a tu będzie się przetapiać żelazo. Żelaza jest jeszcze więcej. Podsumowując, zebraliśmy dużo żelaza. Znaczy, ogólnie biedne dosyć te jaskinie są, ale to dlatego, że może są głęboko. Trochę złota też, 32. Lazurytu, co się przyda do enchantingu. A to będzie później. Czerwony proszek, no to wiadomo. No i diamenty. Mamy 11 diamentów, co też mnie bardzo cieszy, bo jednak diamenty, no to się przydają. Aby było już lepiej, dzisiaj się nie będziemy zajmować. Może jeszcze ewentualnie zdobyć tutaj szkło do końca. Czekajcie, w sumie to mogę zrobić teraz. Ale to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka, bo nie chcę też, żeby były długie te odcinki. Wiem, że się raz pojawiają na tydzień, ale ja też nie mam bardzo dużo czasu na takie rzeczy. Więc co do City Scanners to jest co innego. To można grać dniem i nocą i tak dalej. Więc czekajcie. Skończmy tutaj to szkło. Poustawiajmy i będziemy mieli już mniej więcej miejsce. W następnym odcinku jeszcze nie będziemy się zajmować żadnymi portalami, netherami takimi tam. Zajmiemy się póki co jeszcze... No właśnie. Zajmiemy się tutaj naszą farmą, bo w końcu trzeba byłoby ją skończyć. Skończymy farmę, zajmiemy się innymi projektami, które też są ważne. Innymi projektami, czyli na przykład tym enchantem lub podróżą do netheru, co też jest fajne. Jak może zauważyliście, potwory były dzisiaj wyłączone. Ze względu na to, że siedziałem pod ziemią, to po pierwsze. A po drugie, jak może pamiętacie, ostatnio jak byłem pod ziemią, i byłem z potworami, to zginąłem z parę razy od creeperów.
i po prostu nie chciałem ci tego powtarzać, aby no abyście też się nie zanudzili tym, jak ginę, ginę i jeszcze raz ginę. Dlatego, czekajcie, co tu jest? Czy jest jakiś blok? Nie no, blok wypadł. Tutaj ma być cały sufit taki koblowaty. Tak? Tutaj. No i jeszcze tutaj. Szkło oczywiście zabrakło, no bo jak żeby inaczej. Ja go sobie przytopię jeszcze tego szkła, aby może wystarczyło na następny raz. No po prostu, co tu mówić. Ale jeszcze wedle dobrego zakończenia dzisiejszego odcinka. Tak, tutaj się przytapia. Bardzo dobrze, mamy coraz więcej złota. A złota my jeszcze nie korzystamy, może ewentualnie do komposa. Mam nadzieję, że węgla wystarczy, bo nie chce mi się do niej, po niego schodzić. Schowajmy sobie na razie złoto, żelazo, lazuryt, czerwony proszek i tu mamy trochę jeszcze tego, czekajcie. Czy tutaj kamienie? Nie, tu kamienie nie wrzucamy, tutaj wrzucamy cały. No i trochę też towarów, też nie jest aż tak dużo. No i to będzie chyba tyle, ale jedną rzecz tu dam wedle zakończenia odcinka. Tu się przypala, tu też się przypala. No teraz sporządzimy sobie to, po co tak tutaj dzisiaj szliśmy, a mianowicie diamentowy kilof. Nareszcie, możemy. Możemy, więc robimy. I oto i on, póki co bez enchantów żadnych, ale jak już wam to mówiłem, to niedługo się zmieni i będziemy mogli dalej iść. Tak. Tymczasem to wszystko, co mam dla was dzisiaj. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!